Ej, kochani, te szumy, które słyszycie, mogą być z mojego klimatyzera, bo jest strasznie gorąco. I szybko zrobię ten makijaż, bo jest naprawdę upał, ale stwierdziłam, że już dawno wam obiecywałam test W7, więc dziś będzie makijaż jedną marką. Swiążę sobie włosy, bo popłynę tu dziś. Słuchajcie, nie mam niestety podkładu z W7, nie wiem, czy są podkłady w ogóle z W7, jakoś nie kojarzę. Dlatego nałożę swój podkład, ale najpierw bazę, bo nie chcę, żeby ten makijaż mi właśnie płynął. I dziś użyję bazy Professional z Benefitu. Lista wszystkich kosmetyków jest na dole, większość znajdziecie na kosmetykach z Ameryki. W ogóle oni mają bardzo dużo tych brytyjskich marek, Makeup Revolution, Moi, właśnie W7. To są te marki, które robią bardzo dobre duplikaty droższych kosmetyków. Dziś właśnie sobie to przetestujemy, jeżeli chodzi o markę W7. Teraz przed nałożeniem podkładu użyję sobie Camouflage Kit, które już wam pokazywałam w holu i wiele z was mi pisało, że chcecie zobaczyć właśnie jak to wygląda. I nałożę sobie ten bardziej żółty korektor pod oczy. Zobaczymy jak on się sprawdzi, czy on nie jest właśnie za mocny pod oczy. Zmoczyłam sobie już gąbeczkę i nakładam ten kamuflaż pod oczy. Ale konsystencja nie jest bardzo gęsta, słuchajcie. To nie jest taki kamuflaż tak jak Catrice. On jest po nałożeniu właśnie mokrą gąbką, jak widzicie. Efekt jest delikatny, także to nie jest taki stuprocentowy kamuflaż. Nawet jak go palcem nakładam, to nie jest taki mocny. Trochę wokół nosa. Nie, myślałam, że będzie bardziej krył, nie kryje jakoś mocno. Także nie jest to mocny kamuflaż. Teraz nałożę sobie natomiast podkład. I podkład to będzie dziś Clinique Chubby in the Nude w kolorze 09. On jest dosyć ciemny, ale ja jestem dosyć opalona. Także mi to zupełnie nie przeszkadza, że podkład jest ciemniejszy. Już wam kilkakrotnie go pokazywałam. Jak widzicie, przy jednej warstwie krycie jest mniejsze. Możemy go sobie dołożyć. Szkoda, że ten kamuflaż nie kryje jakoś mocniej. To można by właśnie zrezygnować z nadmiaru podkładu na rzecz tego kamuflażu, ale niestety nie kryje jakoś rewelacyjnie. Okej, wystarczy. Słuchajcie, ja dziś nie chcę hardkorowego krycia, nie chcę maski, bo naprawdę jest ciepło, także... Dziś z tego rezygnuję. Mam tutaj też zestaw do konturowania, który mam już bardzo, bardzo dawno. I już dawno wam obiecywałam, że zrobię test na żywo. Tak wygląda, właśnie też jest z W7. Też go dostaniecie na stronie. I z tego co pamiętam, to ten rozświetlający kolor jasny w ogóle mi się nie sprawdził, bo to po prostu jest taka pryzma koloru. On nie daje krycia, ale zaraz zobaczymy. Najpierw ten ciemny. I ciemny ma, jak widzicie, ciepły odcień. On się tak świeci, ten rozświetlacz. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak to zblenduje. I wracam do mojego jajka. Zaczynam od jaśniejszych fragmentów. Jak widzicie, blendowanie nie było jakieś skomplikowane i jakieś nie trwało długo. Ja bym zrezygnowała z pędzelka, który jest dołączony tutaj do zestawu. Na pierwsze wrażenie nie jest to zły zestaw do konturowania, ale jak wspominałam, jest dosyć ciepły. Mi to nie przeszkadza, bo jestem teraz opalona, ale jak ktoś nie lubi, no to nie. Wezmę sobie teraz puder z Laura Mercier i wyrównam sobie kolor i szukam mojej gąbeczki. Jest moja ulubiona gąbeczka z Kryolanu. I ten puder razem z tą gąbeczką wyrównuje po prostu wszystko. I jedyne, co tu chcę sobie poprawić, to co mi tu prześwituje. Mam korektor marki Pupa. Ok, i teraz przechodzę już do mojego duo, takiego brązująco-rozświetlającego, też z W7, nazywa się Hollywood. I rozświetlacz jest taki dosyć złotawy, pędzelek z Real Techniques i użyję właśnie tego rozświetlacza. O tu, i daje naprawdę, ale pięknie błyszczy, daje naprawdę ładny glow. Ale słońce mi znowu wychodzi, o, tak będzie lepiej wszystko widać. Tutaj rozświetlacz i bronzer, który też ma drobinki. Także ja go będę używać tylko latem, na pewno nie w ciągu roku. Muszę wam powiedzieć, że te produkty mają naprawdę fajny pigment. Naprawdę spoko pigment. I ładny ma kolor ten rozświetlacz. Podoba mi się, kurnie błyszczy. Teraz, żeby mi to wszystko nie spłynęło, bo jest naprawdę bardzo ciepło, użyję sobie mgiełki utrwalającej z Makeup Revolution. Jak jest na stronie, to sobie zamówcie, bo to jest świetna mgiełka, bardzo dobrze utrwala makijaż i pachnie migdałami. Przynajmniej mi się wydaje, że właśnie ma taki migdałowy zapach. Dobra, przechodzimy dalej do makijażu. Jeżeli chodzi o bronzer Honolulu, to ja zrobię wam to w osobnym teście i po prostu porównam wam to do bronzera z Benefitu. Dziś nie będziemy o nim gadać, bo dziś skupiłam się na tym bronzerze, w zasadzie na tym duo.
ale wiecie, że mam i na pewno będę pokazywać. Pokazywałam Wam ostatnio paletkę neonową z W7 i świetnie mi się sprawdziła i bardzo serdecznie Wam ją polecam, bo ma świetny pigment, jeżeli lubicie mocne makijaże. A dziś paletkę, którą będę testować, to jest In The Nude. I to jest taka paletka, która ma kolory podobne do Naked 2, Naked 3, myślę, że bardziej Naked 2. Różni się oczywiście tym, że nie ma lusterka, jest w takim blaszanym pudełku, także jest troszkę inna niż ten oryginalna paleta. Ale jeszcze nie testowałam, jeżeli chodzi o trwałość cieni i jeżeli chodzi o napigmentowanie. Zobaczymy sobie. Póki co wygląda obiecująco. Mamy tu zarówno kolory matowe, jak i kolory błyszczące. Najpierw nałożę sobie bazę pod cienie. To jest baza z Paese, do której wracam co jakiś czas. Jak inne mi się znudzą, to wracam zawsze do tej Paese i jest fajna. Trzeba ją natomiast dobrze rozprowadzić na powiece i w maleńkiej ilości, bo jak nałożycie więcej, to Wam się cień będzie kawalił. I wiele osób mi pisało właśnie, że ma problemy z tą bazą. Dlatego niewielka ilość produktu, no i dobrze rozprowadzone. I teraz cienie. I oczywiście będę sobie robić taki mój zwykły makijaż, tylko muszę poszukać lusterka, bo w tych kosmetykach W7 nie ma lustra. O wow, ale mają... Wiecie, że zrobię zbliżenie. Już jesteśmy z bliska, będzie lepiej widać. Chciałam Wam pokazać właśnie z bliska, jak to wygląda, a cienie są mocno napigmentowane z tego, co już widzę. Wiele osób chwali właśnie firmę W7, że naprawdę ma dobrej jakości kosmetyki, a są bardzo tanie. O, te matowe. Gorsza pigmentacja niż te błyszczące. Ale rzeczywiście te błyszczące, no widać na powiece i one są inne niż cienie z Naked, bo one mają takie większe kawałki. To jest zupełnie inna formuła cienia, ale jestem w szoku, że się nie sypią. No to jest właśnie dobra imitacja Naked 2, ale mówię, to wykończenie jest zupełnie inne. Nie mówię, że gorsze, nie mówię, że lepsze, jest po prostu zupełnie inne. Podoba mi się to złoto, które mam na środkowej powiece, na ruchomej powiece. To jest ten kolor, naprawdę ładny kolor. No nieźle, nie jest zła ta paleta. Naprawdę w porządku. Teraz użyję sobie linera i trzymajcie kciuki, żeby dziś wyszło, bo dziś obawiam się, że moje umiejętności są słabe. Nazywa się Eye Captain i aplikator jest... Nie jest gąbczasty, jest sztywny, jest taki patyczek i o to się właśnie najbardziej boję, czy dam sobie radę. A mam tu piękne rzęsy do przyklejenia, więc naprawdę trzymajcie za mnie kciuki i znowu potrzebuję lusterka. Jest to bardzo płynny liner, więc uważajcie, żeby nie mrugać bardzo, żeby nie zamykać oczu podczas malowania. Ale przyjemnie się nim maluje, powiem Wam, że jestem zszokowana, jak przyjemnie. Jak bezproblemowo można sobie tu wszystko wyrysować. No, naprawdę fajnie. I zastyga mi już na matowo. Bardzo przyjemny eyeliner. Byłam w szoku, myślałam, że sobie nie dam rady z malowaniem, ale drugą kreskę już robię poza kamerą, bo muszę podeprzeć. Słuchajcie, oczywiście musiałam włączyć klimę, bo było tak gorąco, że nie mogłam malować bez tego. Widzieliście moje kubki, jestem łobuzem. Bardzo je lubię i błyszczą mega w słońcu. Dostaniecie u nas na stronce. Co do linera, to słuchajcie, musiałam go pogrubiać, bo z drugiej strony wyszedł mi grubszy, więc tu musiałam pogrubić i tak końcówka była trudna do namalowania, więc nie jest to bardzo łatwe, ale liner zastyga na zupełnie matowo, więc to jest rzeczywiście duży plus. Jest to typowy taki bardzo rzadki liner, jak czasami jest na przykład z cienkim pędzelkiem. To mi się bardziej podoba niż cienki pędzelek, bo się nie wygina, więc jakby mogę przewidzieć, że się nigdzie tam nie ruszy. Natomiast ciężko nim namalować bardzo cienkie kreski. Ale efekt mi się podoba, jest naprawdę ok. I teraz przechodzimy już do rzęs. Później przejdziemy do brwi, bo brwi też mam bardzo, bo do brwi też mam coś bardzo ciekawego. I rzęski z W7, nie wiem czy wiecie, ale właśnie W7 ma swoje rzęsy. I to są rzęsy naturalne, zrobione z ludzkich włosów. Żadne zwierzątka tu nie ucierpiało, więc to jest super. Zobaczymy, czy są miękkie, czy są sztywne. Tutaj jest dołączony klej, ale ja klej będę używać inny. Są dosyć sztywne. Troszkę jak syntetyczne. Dziwne, nie są bardzo miękkie. Naprawdę sztywne włosy. I będę używać innego kleju, bo też zamówiłam sobie ze strony klej na tę okazję. To jest taki klej przezroczysty. Oczywiście tu mamy dołączony, ale tego chciałam spróbować, bo on jest w takim, a nie innym aplikatorze. I zawsze chciałam mieć właśnie taki klej z aplikatorem. Mam nadzieję, że starczy też na dłużej. Wygląda tak. Ale pasek jest już dosyć giętki. Myślę, że nie będzie tu problemu z aplikacją. I nakładam cieniutką warstwę tego kleju. Mam nadzieję, że to będzie dobry klej, że zastąpi mi ten biały i czarny Duo czy Ardell. Chciałabym właśnie, żeby jakiś przezroczysty klej tak dobrze działał jak tamte. No i teraz standardowo poczekam sobie ponad pół minuty,
żeby klej mi troszeczkę przesechł. Zobaczę jeszcze na opakowaniu, czy coś jest tu napisane. Tak, 30 sekund, aż się zrobi lepki. I żeby go formować właśnie w takie U. No to próbujemy. O, klej naprawdę jest lepki. Momentalnie się wszystko przykleiło. Kochani, jestem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem, jeżeli chodzi o ten klej. On tak szybko zastyga, nie jest tak lepki jak te kleje z Duo czy z Ardell. Nie zostawia żadnych śladów, nie mamy tutaj śladu właśnie na przy linii rzęs. Natomiast trzeba idealnie, po prostu idealnie wpasować tą rzęsę do naszej, bo inaczej nie będzie już mowy o poprawkach, bo klej naprawdę szybko nam zastyga. Także teraz będzie druga. Ja jestem z siebie dumna, że tak szybko poszło, jeżeli chodzi o pierwszą. I rzęsy, i pasek rzęs jest fajny, bo giętki, same rzęsy są sztywne, ale no nie wiem, przyjemnie się je nosi na oku, bo przez to właśnie, że są dopasowane do kształtu mojego oka, nie są, sam pasek nie jest sztywny. No widzicie, już nie ma mowy tutaj o poprawkach. Jak przykleiłam, tak już zostanie. A tu końcóweczka mi się odkleja, może za mało kleju było. Spróbuję, czy da się to podkleić, czy nie. O nie, i tu też się odkleja. O nie, przyklej się. Słuchajcie, mam zawsze problem z wewnętrznym kącikiem, przyrzekam Wam, zawsze, za każdym razem. Zawsze mi się wewnętrzny kącik właśnie odkleja. Zewnętrzny nigdy, ale wewnętrzny zawsze po prostu, taki mój pech. Rzęsy są piękne, są długie. Także jestem pod dużym wrażeniem, jeżeli chodzi o te rzęsy, dają taki teatralny efekt, ale nawet mi się to podoba. I teraz przedostatni krok to będą brwi. Mam tu Brow Parler. Mam tu taki zestaw, gdzie mamy grzebyczek, dwustronny, pęsetkę. I produkty do brwi. Oczywiście tego najciemniejszego nie będę używać, bo jest za ciemny. Tutaj widzę, że mamy wosk i mamy też highlighter, który używamy pod brew. Użyję sobie teraz takiego skośnego pędzelka do cienia. On dosyć się sypie. Widzę, że ma dosyć brązowy, ciepły odcień. A ja za takimi nie przepadam, bo jednak wolę, żeby brwi miały odcień taki bardziej szary, naturalny. Także kolor mi się nie do końca zgadza. Tak wygląda efekt i wiem, że teraz część z Was napisze, że jest fajne, bo część z Was lubi, kiedy mam właśnie takie ciepłe brwi. Teraz na ten sam pędzelek nałożę troszeczkę wosku i przeczesuję brwi, ale uważajcie na to, bo wosk zawsze zjada nam troszeczkę produkt, który nałożyliśmy wcześniej. Więc ja go nakładam tylko na moje włoski, nie nakładam tutaj w te miejsca, gdzie dołożyłam jakby koloru na skórę. I teraz woski są sklejone i powinny nam się świetnie trzymać przez cały dzień. Jeżeli nałożycie za dużo wosku, możecie zawsze to troszkę wyczesać. Także to jest zestaw do brwi. Myślę, że jeżeli macie ciemniejsze włosy, jeżeli jesteście brunetkami, to Wam się lepiej sprawdzi niż blondynkom, ale ciemnym blondynkom też może się dobrze sprawdzić. W zależności od tego, jakie właśnie macie swoje brwi. Trochę mi brakuje tutaj koloru takiego jaśniejszego, ale może można z tym jasnym pomieszać. Wosk jest dobry, bo rzeczywiście fajnie mi skleił brwi. Czuję się, jakbym miała dosłownie żel nałożony, więc ten wosk naprawdę ma fajną formułę. I na koniec usta. Akurat tu nie mam nic z W7, więc nałożę sobie po prostu pomadkę z Bourjois. To jest Rouge Edition Velvet. Pomadki, za którymi nie specjalnie przepadam, jeżeli chodzi o noszenie, bo po czasie robią się takie dosyć suche, przynajmniej na moich ustach. No ale daję jeszcze jedną szansę i tutaj mam 09 Happy Nude Year. W ogóle świetna nazwa. I stwierdziłam, że do dzisiejszego makijażu będzie mi właśnie ten odcień pasował. Słuchajcie, jak teraz się pomalowałam, patrzę w lustro, to wiem, co zapomniałam zrobić, żeby ten makijaż był kompletny. Nie pomalowałam dolnych rzęs, dlatego tak troszkę dziwnie się teraz czuję, że coś mi tu jednak brakuje. Te rzęsy na górze są takie ogromne. I słuchajcie, z tej strony rzęsa cały czas mi się odkleja. No nie wiem, co z tym zrobić. Znów muszę troszeczkę podkleić. Nie lubię tego robić, ale mówię Wam, że często mi się to zdarza. Także więcej kleju muszę właśnie nakładać w wewnętrzny kącik. No i tyle, cały makijaż gotowy. Kochani, to było moje Get Ready With Me z kosmetykami marki W7. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Powiem Wam teraz, co mi się najbardziej podobało z tego, co używałam. Paleta In The Nude, naprawdę warta uwagi, bardzo dobry zamiennik palety Naked 2 i kolory takie jak widzicie, bardzo dobre dla jasnych oczu, ale myślę, że każdemu się sprawdzą, jeżeli lubicie takie wykończenie bardziej satynowe. One mają większe drobinki niż oryginalne palety Naked.
Paleta do brwi też mi się podoba, głównie przez ten wosk, że naprawdę fajnie utrwala. Jeżeli macie ciemniejsze włosy, to możecie śmiało kupować. I teraz jak patrzę na brwi, to naprawdę mi się podobają. Bardzo podoba mi się też to duo do konturowania. Bardzo ładny złotawy rozświetlacz. Piękny i bronzer też ładny na lato. Mimo że ma drobiny, to cera wygląda bardzo dobrze. Rzęsy są prześliczne, są sztywne, jeżeli kiedy je dotykam, ale pasek był łatwy w aplikacji. Klej też jest dobry, także musiałam go nałożyć troszeczkę więcej, ale rzęsy się trzymają, więc mam nadzieję, że wytrzyma dłużej. Jeżeli tak, to dam Wam na pewno znać. Co do linera, jeżeli lubicie oczywiście taki aplikator, to zależy już od Was. Najgorzej chyba z tego wszystkiego ten zestaw do konturowania, dosyć taki pomarańczowy, brązowy, ciepły, więc zależy co lubicie. Najgorzej mi się chyba sprawdził zestaw kamuflaży, bo nie były bardzo kryjące. I to chyba wszystko, co dziś pokazałam. Mam nadzieję, że to Get Ready With Me Wam się podobało. Jeżeli macie swoje ulubione kosmetyki marki W7, to piszcie mi na dole, jakie to są, a będę je na pewno testować w kolejnych filmach. Zostawcie mi kciuki do góry dla Get Ready With Me i do zobaczenia niedługo. Pa, pa!